Witajcie. Pora na trzecią część SEO Vloga. Ja gdzieś tam sobie już pozwoliłem ten format nazwać. Na początek chciałem Wam podziękować za wszelkie komentarze, interakcje na kanale, słowa wsparcia, jak i te słowa nakierowujące mnie do tego, co powinienem lepiej robić. Wiem, że czasem jest za dużo jakby słów generalnie, być może też za rzadko patrzyłem w kamerę, no ja się cały czas tego uczę, traktuję to jako też szansę do jakiegoś tam samorozwoju. No powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak dużo będę w stanie mówić do kamery. Do meritum. Dzisiaj chciałem ten odcinek poświęcić zmianom, które się dzieją w naszym klubie. Przede wszystkim no, zmiana trenera, tak? Jest to gorący temat. Postać Grzegorza Nicińskiego jest tutaj nieprzypadkowo, aczkolwiek no, nie wiadomo tak naprawdę, czy on trenerem zostanie. Natomiast chciałem porozmawiać o tych spekulacjach, o tym, kto tak naprawdę powinien tym trenerem być, kto jest w kręgu zainteresowań. No zupełnie tutaj nowe, bym powiedział, rozdanie. Chciałbym ten format dla Was coraz bardziej uatrakcyjniać i Was tak naprawdę nie zanudzać tylko swoją osobą, więc dzisiaj po raz pierwszy dwóch gości w moim programie. Pierwszy z nich to Maciej Sierpień, wieloletni dziennikarz, który wokół korony, no tak naprawdę jak ja zaczynałem w 2007 roku, to on już wtedy był. To była gazeta, z tego co pamiętam, tylko Piłka, tak to się chyba nazywało, jeśli nie to poprawię. Gazeta Wyborcza, TVP Kielce, no w tym momencie jest to redaktor Telewizji Polskiej i portalu Co w Koronie. No drugą osobą, którą zaproszę dzisiaj do programu, to były piłkarz Korony. Jeszcze nie chcę zdradzać personaliów, zostańcie ze mną, niech to będzie niespodzianka. Na początek wróćmy do poprzedniej soboty i pierwszych kuluarowych informacji, że Gino Lettieri zostanie zwolniony. No, nie ma co tutaj owijać bawełny, że pewnie dla większości była to decyzja wskazana, decyzja, jakiej ten klub w tym momencie potrzebował. No, pytanie tylko, czy działacze, czy zarząd był na tą decyzję tak naprawdę gotowy. Jeżeli zwalniamy trenera Gino Lettieriego w sobotę, dzień po meczu z Jagiellonią, przegranym 0-2, no to można mieć nadzieję, że jeżeli nie jeszcze w weekend, to na początku przyszłego tygodnia nowy szkoleniowiec będzie. Natomiast no, minęło od tego czasu już prawie 2 tygodnie, a też nie było takiej deklaracji jakby jasnej ze strony zarządu, że Sławomir Grzesik poprowadzi ten zespół nie tylko z Wisłą, czy też w kolejnych dwóch spotkaniach. Więc tak naprawdę myślę, że Korona wciąż nie wie, w którą stronę chce pójść. O tym, że tej wizji, tego planu B w sytuacji awaryjnej w Koronie Kielce nie było, świadczy konferencja prasowa z końcówki maja, czyli nieco ponad 3 miesiące temu, na której przewodniczący Rady Nadzorczej Korony Kielce, pan Dirk Hunsdorfer, na wszelkie pytania dotyczące trenera Lettieriego, jak i krytyki zespołu, krytyki trenera, no reagował, bym powiedział, bardzo alergicznie i wręcz zrzucając odpowiedzialność czasami na dziennikarzy, sugerując, że być może dzięki pomocy, w cudzysłowie, dziennikarzy, no Korona nie awansowała do pierwszej ósemki. Nie chcemy rozmawiać na temat tego, żeby ktoś tracił swoją pozycję albo został zwolniony ze swojej funkcji. Lassen Sie die Leute ihre Arbeit machen, unterstützen Sie sie und gestalten Sie mit. Prosimy, żeby pozwolić pracować tym ludziom, których zatrudniliśmy. No także szkoda, że tych wniosków nie... Tośka! Sorry, taki przerywnik, żeby było bardziej dynamicznie. To jest Tośka, 4-miesięczna kocica, którą znaleźliśmy na ulicy. Jakby ktoś chciał, to zapraszam do kontaktu, bo nie chcę, żeby wylądowała na podwórku u babci. To tyle, polecam, naprawdę. Szukamy właściciela. Szkoda, że tej autorefleksji wówczas zabrakło, no bo jednak, jak widać, czwarta władza ma się dobrze i sygnalizuje w pewnym momencie rzeczy, które no, niepokoją po prostu i nie ma się co obrażać, tylko trzeba tą krytykę czasami przyjąć i być może mieć jakieś w zanadrzu inne rozwiązania. No w tym momencie ten Lettieriego już nie ma. Jest na pewno problem z jego pensją i trzeba zatrudnić na jego miejsce nową osobę. No ja uważam, że Korona w tym momencie jest nieco cięższej sytuacji niż to bywało za czasów Ryszarda Tarasiewicza czy Tomasza Wilmana, gdzie te pierwsze kolejki, pamiętamy, też Korona była w dużym kryzysie. No tyle, że wówczas w przypadku trenera Tarasiewicza wytrzymano to ciśnienie, a w przypadku Tomasza Wilmana zdecydowano się pożegnać z trenerem, ale Korona Kielce zatrudniła wówczas Macieja Bartoszka, płacąc nawet jakieś tam pieniążki honiczance za to, że ten trener w Koronie się pojawił. No w tym momencie
Czy możemy sobie na takie sytuacje pozwolić? Jeśli dodamy dwa kontrakty, trenera Letieriego plus nowego trenera i pewnie jego współpracownika, jednego lub dwóch, no to się już robi kwota. Myślę, że taka z wyższej półki, jeśli chodzi o Ekstraklasę. No wiemy, jaka jest sytuacja finansowa Korony, że ona sobie nie może pozwolić na zatrudnianie dwóch trenerów wysoko opłacanych. Więc myślę, że wersja taka, brzydko mówiąc, ale jednak oszczędnościowa, czyli bardziej trener chce tu trafić, niż może Korona tego trenera chce. W tym momencie no nie możemy sobie pozwolić na taki komfort, jakiego byśmy oczekiwali, jakiego byśmy chcieli, bo musimy szukać trenera, który po pierwsze zgodzi się na realia finansowe proponowane przez klub, a po drugie będzie miał na tyle jakości, by ten klub wydźwignąć z kryzysu. No. Pierwsze nazwisko, które się przewijało, to był Jan Urban. I to rzeczywiście taka kandydatura, która pewnie z różnych względów w tym momencie Koronie mogłaby pasować. Natomiast z moich informacji, z tego co gdzieś tam rozmawiałem z osobami, które znają trenera Urbana, to on wyklucza przyjście do Kielc, czy do takiego klubu, który gdzieś w tym momencie się broni przed spadkiem. Raczej mierzy trochę wyżej, w walce o wyższe cele. Bardzo blisko w pewnym momencie był Bogdan Zając, czyli były asystent selekcjonera Adama Nawałki. Był na rozmowach, oglądał i mecze rezerw, i ten ostatni mecz ligowy z Jagiellonią. I rzeczywiście on bardzo chciał tutaj do Korony trafić. Natomiast taka kandydatura obarczona ryzykiem, no bo czym innym jest praca u boku nawet Adama Nawałki i z najlepszymi piłkarzami w Polsce, a czym innym jest poprowadzenie drużyny w Ekstraklasie. No Maciek pod koniec zeszłego tygodnia podał też jako pierwszy tą informację, że najbliżej Korony Kielce jest Grzegorz Nieciński. I tak naprawdę ten szkoleniowiec był również na rozmowach u prezesa Krzysztofa Zająca w Kielcach. No i z tego co wiem, to jakby ta jego autopromocja, może tak to nazwijmy, spotkała się z dość takim pozytywnym reakcją ze strony prezesa Zająca. Nawet pod koniec tamtego tygodnia kilka osób już mi mówiło, że sprawa jest tak naprawdę przesądzona. Absolutnie nie traktujmy trenera Nicińskiego jako pewniaka do objęcia posady, no natomiast faktem jest, że w tym momencie te rozmowy się odbyły i tak naprawdę czeka on tylko i wyłącznie na sygnał od zarządu Korony Kielce. No postaramy się teraz zadzwonić do Przemka Trytko, zobaczymy, czy odbierze ode mnie telefon. Halo, czy no dzień dobry panie Przemysławie. Na początek chciałem poinformować, że rozmowa jest nagrywana, dlatego jeśli nie wyrażasz zgody, no to poproszę o rozłączenie się. Nagrywana i kontrolowana, no nie wiem, najwyżej ci nie odpowiem, także czyli póki co okej. Okay. A poczekaj, bo ja tutaj zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, Przemek. Bo chciałbym właśnie w tym momencie kibiców poprosić o brawa dla Przemka. Uwaga, chwila dla ciebie. Także Przemek, no tutaj tyle braw, co usłyszałeś teraz, to myślę, że w Kielcach mogłeś nie usłyszeć tak się swojej przygody. No. Nie, właśnie spokojnie, właśnie przyzwyczaiłem się przez całą karierę, także spokojnie podchodzisz do tematu. Dobra nowość. Dobrze, a powiedz mi, bo właśnie tutaj chciałem cię na początek zapytać, czy śledzisz, co się dzieje w Koronie Kielce? No ja tutaj też z takim nowym projektem, Siejo TV, wyskakuję, no i dzwonię dzisiaj do ciebie. No nie ukrywam, że dopiero zaczynam i chciałbym, żebyś ten program pociągnął, no bo nie mam pomysłu i tak naprawdę liczę na ciebie, no. Musisz zadać jakieś ciekawe pytanie. Nie, tak na poważnie teraz w miarę śledzę na bieżąco, teraz akurat kontuzję miałem, także też jakieś tam i mecze widziałem Korony, widziałem obydwa twoje odcinki, tak na bieżąco jestem. Tak, no teraz jest trzeci, jesteś pierwszym gościem, telefonicznie się łączę, także... Myślę, że od razu z grubej rury. Dokładnie. Cieszę się miło bardzo. Nawet mój brat gdzieś tam subskrybował ten twój program. Także no będę gdzieś to tam widział, co się pojawia. No dobrze. To zobaczymy, jak to tam ci się dalej. Na pewno trzymam kciuki mocno i za Koronę, i za ciebie, żeby wszystko poszło dobrze. Okej, super. Także no jeśli śledzisz to, co się dzieje w Koronie, to na pewno wiesz, że nastąpiły tutaj ostatnio takie zmiany. Zmiana szkoleniowca, no i jedną z osób, która gdzieś tam jest w kręgu zainteresowań, no to jest Grzegorz Nieciński, osoba, której chyba tobie akurat nie muszę przedstawiać, bo miałeś z nim jakby możliwość nawet grać na boisku, a także to był twój trener w dwóch klubach, w Warce Gdynia i w Chrobrym Głogów. Powiedz mi, czy się mylę, czy tak było naprawdę? No. Tak było, wszystko jest prawdą. I gdzieś tam jeszcze zahaczyliśmy się o jego końcówkę, mój początek grania, a później no, nasze relacje zmieniły się na pozycję trener zawodnik. Mhm. Także wszystko jest prawdą. Dobra, to najpierw cię zapytam w takim razie jeszcze o tą piłkę nożną, chociaż mniej to nas w tym momencie interesuje, ale tak z ciekawości. Trener Nieciński, poziom, nie wiem, FC Drewnoplast,
Leo Messi czy Przemysław Trytko, coś pomiędzy. No, na pewno ja byłem lepszym zawodnikiem, także to nie ulega wątpliwości. Nie, wracając na poważnie, no, trener Ciński zdobył to, co zdobył na pewno swoją ciężką pracą, nie? Bo to może jakiś tam wybitny, nie wiem, talent czy tego typu zawodnik, sam pan zresztą o tym mówi, że był raczej rzemieślnikiem, a tyle lat utrzymał się i to gdzieś tam na wysokim poziomie. No właśnie też słyszałem, że jeśli chodzi o trenerkę, to też bardziej trener taki, bym powiedział, rzemieślnik, oczywiście nie chcę tutaj obrażać, ale bardziej jakby kwestia prostych środków, tak, liczą się punkty, a nie styl gry. No chciałbym jakby poznać twoją opinię. No wiadomo, jest to moja subiektywna ocena, ale gdzieś też, tak jak był tym zawodnikiem, tak też poszedł w trenerstwie, też nie oczekuję od zawodników jakichś tam, żeby wymyślili kwadraturę jaj, tylko bazuje na zaangażowaniu, na oddaniu tam się drużynie, na systematyczności i po prostu na tym, żeby osiągnąć cel poprzez pracę, także na pewno on jest tego typu szkoleniowcem. Jak mu wyjdzie, jeżeli tam zatrudnią czy nie zatrudnią, to nie wiem, jak to tam się wszystko ułoży, ale na pewno gdzieś tam będzie to gra bardziej zdecydowana, prosta, a nie tam jakieś, no nie będzie to tiki-taka, może tak. Rozumiem, a kwestie jakieś, nie wiem, mentalne, motywacja właśnie, to Leszek Oziński raczej nie, raczej to chyba taki bardziej spokojny człowiek z tego, co gdzieś tu obserwuję po nawet konferencjach, tak? Tak, tutaj to na pewno byłoby coś innego niż tam proponował Gino Lettieri, tam ten Reniciński nie robi takich koncertów na konferencjach, bardziej spokojnie podchodzi do zawodników, do pracy, jak trzeba to gdzieś tam może głos podniesie, ale to bardziej w szatni niż robić to wszystko przed kamerami. Okej, okay, a twoim zdaniem, tak jak obserwujesz tą naszą ligową młódzkę, bym powiedział, no jaki trener w tym momencie do Korony Kielce, jaka charakterystyka? Ja bardzo dobrze wspominam trenera Tarasiewicza, który na nas to przelewał, ten taki spokój, nawet mimo tego, już nie wiem, czy tam wy, czy tam ludzie pamiętacie tego fatalnego początku, bo to chyba aż tak źle, tak. To nie wiem, czy kiedykolwiek Korona wystartowała tak. Jak za trenera Tarasiewicza. To był najgorszy początek. A mimo wszystko biliśmy się gdzieś tam do końca o tą ósemkę. Nieskutecznie, ale utrzymaliśmy raczej bez problemu wtedy, dlatego był taki. No później też przyszedł trener Broś, który był dużo bardziej energicznym trenerem, dużo bardziej sam czasami nawet wprowadzał ten stres, bo gdzieś tam na tym pracował i też to dało jakieś efekty, też to gdzieś to tam ta Korona nie było tematu spadku. Do trenera Bartoszka wiem, że też poszedł w show must go on, tak, stronę tak. I wtedy te ósemki się zaczęły tam kilka razy z rzędu. Tak, trener Paceta też był, on bazował bardziej właśnie typowo na jakichś tam piłkarskich walorach. On chciał rozumieć czy wytłumaczyć nam, czemu mamy biec tam, a nie inaczej. Też gdzieś to tam było. Także naprawdę był w Kielcach był duży, duży rozstrzał, że tak powiem, przez trenerów. Nie było to wszystko w jednym kierunku. Mimo wszystko zawsze to funkcjonowało, także ja dalej po latach i tak dalej będę twierdził, to będę uważał, że też niesamowitą siłą Korony było to, co tam płynie pod ziemią, jakaś tam żyła, ta atmosfera w szatni, dalej obecny Mati Bukła, dalej tak. Obecny kierownik Tomczyk, no ty byłeś, jest teraz z powrotem, wrócił Łukasz Miller, to otworzyło atmosferę, w tym klubie się chciało siedzieć, tam się nie patrzało, kiedy jest biurka, bo i tak się przychodziło wcześniej, także to było coś naprawdę, co Koronie jako klubowi dawało siłę i energię. Tak, no miejmy nadzieję, że to wróci i faktycznie to, co mówisz, Korona akurat miała nosa do tej pory do trenerów i miejmy nadzieję, że tego trenera uda się znaleźć, który znowu to poukłada i to wszystko, o czym mówisz, wróci. Tak na samym koniec chciałem cię jeszcze zapytać, co tam u ciebie się dzieje w tym momencie? Finisz kontrakt, czy jeszcze walczymy, jeszcze działamy w piłce? Nie, jeszcze dupkę ruszyć, że tak powiem. Także no jestem po kontuzji, no. Zerwałem tego zawodu szyszkowo, miałem operację. W międzyczasie skończył mi się kontrakt w Głogowie, dlatego dla mnie taka
Ciężki nieciekawa moment. sytuacja. Tak, bo no wracając do zdrowia, zostałem bez klubu, ale walczę. W chwili obecnej trenuję w Rybniku, dostałem tam zgodę, aczkolwiek też są teraz zmiany, bo trener Trzeciak odszedł do Olimpii. Ale trenuję, jestem już po zakończeniu rehabilitacji, gdzieś tam zacząłem i od miesiąca trenuję. Także wracam do formy i jeszcze na boiska chcę wrócić. Zobaczymy gdzie, zobaczymy jak, ale jeszcze chcę pograć i biegać. Okej, okay, fajnie. No z Rybnika na pewno bliżej jest do Kielc niż ze Strzelc Opolskich, więc może cię zobaczymy niedługo w Kielcach. Może nawet ten weekend na Wiśle o. się pojawi. Także no to jesteś pierwszym. Jest to możliwe. To oczywiście we vlogu musisz się pojawić moim meczowym. No to co, na koniec coś chciałbyś powiedzieć kibicom? No wiem, że gdzieś tam jako ulubieniec kieleckiej publiczności na pewno coś byś miał tutaj do powiedzenia. No. Czego życzysz? Pozdrawiam wszystkich kibiców. Tylko tyle powiem, że okres gdzieś tam mój w Kielcach wspominam bardzo, bardzo miło, sympatycznie. Z dumą grałem w Koronie, także życzę wszystkiego dobrego i samych pozytywnych wyników. Tam dużo radości na boisku. Super, dzięki. Widzisz, odszedłeś z klubu, a Piechny jak dalej nie możemy znaleźć, tak dalej nie możemy znaleźć w tym klubie. No, no to widocznie Piechna był jeden, no to też dobrze, bo jakby się co chwilę znajdował, to by nie było tej wyjątkowości. Także niech Grzesiu też tam swoją legendę dalej trzyma. Dokładnie. Właśnie przez to, że nie można znaleźć jego następcy. Dokładnie. Super. To dzięki wielkie za rozmowę. Powodzenia, do zobaczenia. Być może. Dzięki, Sieju. No, cześć. Do zobaczenia. Cześć. No, także mam nadzieję, że tutaj ta rozmowa wam się podobała. Będę starał się trochę częściej takie rozmówki z piłkarzami robić. Zapytacie pewnie, jakiego trenera ja bym widział. Just like we're a team when we win, we're a team when we lose. You gotta know how to win, you gotta know how to lose. And this one, forget about it. We take what we can to learn, to grow, to improve, and we get ready to compete because we've earned the quarterfinals. We've earned the top eight. To był oczywiście trener reprezentacji Polski w koszykówce. Zanim jednak przejdę do swoich przemyśleń odnośnie profilu trenera w Koronie Kielce, no chciałbym jeszcze oddać na chwilę głos Maćkowi Sierpniowi, który wiem, że rozmawiał m.in. z Pawłem Golańskim, z byłym trenerem Korony Maciejem Bartoszkiem i wszyscy gdzieś tam mamy podobne przemyślenia, jeśli chodzi o postać trenera Korony Kielce. Kogoś to jest pewnie przeciwieństwem Letyriego, czyli taki trener takim luźnym, troszkę bardziej może podejściem do zawodników, bardziej takim optymistycznym, uśmiechniętym, gdzieś, który też szatnie tchnie jakiegoś nowego ducha w tę drużynę, bo wiemy, że za trenera Letyriego troszkę chyba oni byli stłamszeni z różnych względów, myślę, że głównie charakterologicznych szkoleniowca. Także wszyscy tutaj jesteśmy zgodni, że tym szkoleniowcem powinna być osoba, która te cechy motywacyjne ma na wysokim poziomie, która potrafi pobudzić zawodników, wejść do szatni niczym kiedyś Maciej Bartoszek. Natomiast no, musi być to też osoba, która mówi w języku angielskim. Oczywiście jestem za tym, żeby to był Polak, bo brutalnie mówiąc, trzeba tą szatnię w pewien sposób spolszczyć, narzucić jakby obowiązek mówienia w języku polskim w tej szatni. Natomiast no, trzeba też do tych zawodników zagranicznych dotrzeć, którzy w tym momencie jeszcze po polsku nie potrafią się porozumiewać, a którzy potrzebują konkretnych wskazówek taktycznych. To wiem, że w czwartek jest jeszcze jedno spotkanie z jeszcze jednym trenerem, ale jego nazwiska w tym momencie nie znam. I albo w piątek, albo na początku następnego tygodnia ta decyzja zostanie ogłoszona. No, pewne jest, że w meczu z Wisłą na pewno Sławomir Grzesiek zasiądzie na ławce i poprowadzi zespół. Korona Kielce jest klubem, który zawsze wyciągał tych szkoleniowców z kapelusza. To nie był taki wybór oczywisty i zawsze na tym wyborze do tej pory Korona dobrze wychodziła, bo i Maciej Bartoszek, Marcin Brosz, Leszek Ojrzyński, czy nawet José Rojo Martin Pacheta, ci szkoleniowcy na jakimś tam poziomie tą Koronę utrzymywali. No i trzeba przyznać, że Korona miała dużego nosa do szkoleniowców. Tutaj chyba zasługa prezesa Marka Paprockiego. Dlatego, gdybym ja miał w tym momencie wybierać, kto z tych nazwisk powinien zostać trenerem Korony Kielce, no być może byłaby to postać trenera Bogdana Zająca. Nie wiem jak u niego z językiem angielskim, natomiast obstawiam, że dobrze. No przygotowanie takie, bym powiedział, teoretyczne do zawodu ma na pewno na wysokim poziomie. Pytanie, jak właśnie z praktyką. Trener Grzegorz Niciński, no cóż, no ta nieznajomość języka angielskiego być może tutaj może być decydująca. Dodatkowo też ten styl niezbyt sprzyjający oglądaniu tak naprawdę gry w piłkę. No uważam, że w obecnej kadrze
nie mamy zawodników, którzy powinni tak grać. Mamy wielu wartościowych zawodników, którzy z piłką przy nodze czują się dobrze i dlaczego mielibyśmy z tego w tym momencie rezygnować? Kto wie, czy nie najlepszą opcją w tym momencie byłoby po prostu powierzenie zespołu na te trzy najbliższe mecze trenerowi Grzesikowi. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować i być może później przedłużenie tej warunkowej licencji do końca obecnej rundy i danie sobie czasu na znalezienie nowego trenera Korony Kielce. Jeśli mamy kogoś brać na stanowisko szkoleniowca tylko dlatego, że jest wolny na rynku i ma niskie wymagania finansowe, no nie wiem, czy aż warto ryzykować tak w tym momencie. Wybór trenera to jest wybór bardzo odpowiedzialny i mam nadzieję, że klub podejmie odpowiednią decyzję, bo będzie to bardzo ważny moment dla Korony Kielce, moment tego sezonu i nie możemy sobie już pozwolić na błędy. Także tym, powiedzmy, apelem, tą prośbą kibicuję, trzymam kciuki za to, żeby to stanowisko trenera Korony Kielce zostało dobrze obsadzone. Mam nadzieję, że ten odcinek gdzieś tutaj, no, te innowacje się podobały. Co zmienić, co polepszyć? No wiem, że pewnie Tośka skradnie serca, zrobi furorę. No cóż, to dziś na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.